Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming, pochwycenie jest blisko, słuchajcie, naprawdę jest lada dzień. No co wam teraz, słuchajcie, wszystko powiem, to po prostu was zmiecie z podłogi chyba i po prostu będziecie zdziwieni. Zacznę od tego, że miałam i sen i miałam tak samo teraz tą informację od mojej koleżanki, z którą tak samo też tu się spotykamy, rozmawiamy o tych różnych tutaj wszystkich sprawach. Właśnie takich czekając na pochwycenie i w ogóle co się dzieje wiecie, na niebie, na ziemi i w ogóle to się tam wszystko widać. I też tak samo co Bóg pokazał mi, że to było kiedy? 2-3 dni temu, słuchajcie, 2-3 dni temu, właśnie 2-3 dni temu, o Boże, słuchajcie, to jest szok. 2-3 dni temu wychodząc tam, to było z rana, wychodząc koło Pepco, widziałam białego, pięknego, czystego gołąbka. Słuchajcie, nigdy w życiu takiego gołąbka nie widziałam. To był pawik indyjski, tak on się nazywa. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. Po prostu cudowny, cudowny gołąbek. Cudowny gołąbek. Tam trochę aż tak dużo o nim nie czytałam, ale po prostu był taki biały, słuchajcie, że takiego białego ptaka to chyba dawno nie widziałam, w ogóle nie widziałam. I powiem wam, to było coś niesamowitego. To było coś niesamowitego. To był chyba wtedy wtorek. I mówię tak, o co chodzi z tym? Wiecie, no wiemy, co znaczy gołąbek w Biblii, tak? Jak takie coś spotykamy, kogoś takiego, nie? I ja wierzę, że to jest znak od Pana Boga dla mnie osobiście. I widziałam go, był taki biały, z takim fajnym ogonkiem, tak jak czasami taki paw ma, takiego fajnego ogonka. Ma taki fajny ogonek, sorry. I powiem wam, to było coś niesamowitego, bo potem za chwilę wzięłam, to już widzicie, już jest kolejny dzień, czyli już czwartek, więc to było poniedziałek, wtorek to był, tak, z rana, więc jest środa minęło i ja mimo wszystko czytałam sobie codziennie patycznie o Noe. Bóg przekazał mi, że mam szukać w Noe. I to jest niesamowite, co tutaj, słuchajcie, czytam. Mówię wam, co wam teraz po prostu powiem, to jest po prostu szok, że Bóg uczy nas i pokazuje, abyśmy słuchali się tego, co On mówi. I czytając cały rozdział 7 i 8 o tym opadaniu wód i o tym, jak Noe do tego tej arki wszedł, kto tam wszedł i w ogóle. I słuchajcie, to jest coś niesamowitego. 7 rozdział, 16-11 werset. W 600 roku życia Noego, w drugim miesiącu, w 17 dniu tego miesiąca, trysnęły w górę wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Deszcz padał na ziemię 40 dni, 40 nocy i tak dalej, i tak dalej. W 600 roku życia Noego, czyli w tym momencie Noe miał, bo tam też 6 był, a kiedy nastał potop, gdy woda zalała ziemię, Noe miał 600 lat. Słuchajcie, 600 lat. Powiem wam dalej. 8 rozdział, 13 werset. Tak więc w 601 roku, pierwszym miesiącu i w pierwszym dniu tego miesiąca woda znikła z ziemi. Noe zdjął pokrycie arki, zobaczył, że pola niemal wyschły. W drugim miesiącu, w 27 dniu tego miesiąca, ziemia była już sucha. Czyli to jest ogólnie 3 miesiące potem było, jakby, no w drugim miesiącu i w 27 dniu, czyli prawie 3 miesiące, odkąd potem ziemia była całkowicie sucha. Słuchajcie, ja udostępniałam kiedyś pewnego dnia filmik, w którym było opisane, że Biblia z 1815 roku była bardziej wiadomo, kiedy sprecyzowana niż teraz, więc wiadomo, teraz diabeł teraz jakby robi tak wszystko, po prostu, żeby ten cały, żebyśmy nie wiedzieli co i jak, co się w ogóle działo, nawet który w ogóle mamy teraz rok. Okazuje się, filmik był z 2022 roku. Okazuje się, że w tamtym momencie, gdzie ten filmik powstał, lata temu, był rok 5998. W tym roku jest to rok 6000. I też widziałam filmik, gdzie pokazane też w jakimś tam innym miejscu było od Noego do ile było tam. Wiecie, to tam patrzą teolodzy, tam wszystko badają, więc ja się tym nie zajmuję. Ja na pewno wierzę im, że tak jest, bo no, ile można by tutaj, no chyba by nie było w tym jakieś kłamstwa, żeby tutaj jakby w to nie wierzyć. I powiem wam, no, że jeżeli w tym roku jest 6000 lat, 6000 lat od powstania, słuchajcie, Ziemi. Noe miał tutaj pokazane, było, dlatego miałam czytać o Noe, było 600 lat ma i w 601 roku, czyli po 5 miesiącach potopu, bo tyle było tego potopu, w 5 miesiącach, gdy cały czas oni tam spłynęli, ta woda leciała i takie tam rzeczy, po 5 miesiącach, czy to musiała być gdzieś tak powiedzmy końcówka, że tak powiem, końcówka
no prawie połowa roku tamtego, 2000, powiedzmy, 600 roku jego życia. Musiało tak być. Zobaczcie, że w Sylwestra, że tak powiem, u nas Sylwestra, nowy rok powiedzmy by się zaczynał, u nich to był wtedy ten 601 rok, pierwszy miesiąc, pierwszy dzień. To on wtedy był już na nowej ziemi, słuchajcie. On wtedy był już na nowej ziemi. Czyli nowa ziemia to tak jakby naprawdę nowa ziemia, bo wszystko było zlane, więc wszystko było zdewastowane, więc było nowe. I ja, słuchajcie, miałam dzisiaj taki sen. Ale wracając tak samo do tego, tutaj jeszcze tego filmiku wcześniejszego z tą Biblią. Słuchajcie, jeżeli teraz jest 6000 rok, bo teraz jest 6000 rok, tylko nawet dlaczego? Dlatego, że też dostałam tą informację od koleżanki, że 23, zaraz powiem, którego dokładnie. Tutaj mam takie zdjęcie. 23 września 2017 roku biblijna panna, która była omówiona z Księgi Apokalipsy z 12 rozdziału, że ona porodzi, tam będzie teraz bóle porodowe i teraz są bóle cały czas porodowe. Zaczęło też to się tu oczywiście o też tak samo Izraela, słuchajcie. Po prostu w szoku jestem, co mi wysłała, bo 23 maja tego roku mija 6 lat i 8 miesięcy od znaku objawienia 12, objawienia tego tej właśnie panny, która, czy tu chodzi o to taką astrologiczną pannę, która była po prostu w niebie. Tam, jak się patrzy, tam wiecie, te gwiazdy, że miała tam lew, tam obok niej tam był, że tam gwiazdy, że tam po prostu tam było, że był, no, ta dziewica, poczekajcie, co tam było, że właśnie była w tym, jakby w ciąży była i w ogóle. I teraz w tych bólach cały czas jeszcze jest, i że zostały 4 miesiące, aby było 7 lat od pojawienia się tego właśnie znaku na niebie. Więc jest to dla nas bardzo duży znak, słuchajcie. Nie mówię tu o datach, ale mówimy ogólnie o tej rocznicy. 23 maja będzie teraz. Że mija 6 lat i 8 miesięcy, więc około 23 września byłoby, że tak powiem, ten 7 lat od tego całego zajścia. A tu nie mówię o jakimś tam znaku, że to będzie dzień pochwycenia, to kompletnie tak nie będzie, ale mówię wam teraz fragment z Jana 4:35. Nie mówcie jeszcze 4 miesiące, a potem żniwo. Oto powiadam wam, podnieście swoje oczy i spójrzcie na pola, bo już są białe do żniwa. Jezus Chrystus. Biblia Święta, Księga Jana 4:35 jeszcze raz. A tam było napisane, że zostały 4 miesiące do 7 rocznicy, słuchajcie. A w Biblii napisane jest, nie mówcie jeszcze 4 miesiące, bo żniwo już jest gotowe. I tam jest mowa, słuchajcie, o żniwie białym, bo już są białe do żniwa. Spójrzcie na pola, bo już są białe, a białe to oznacza, że to my jesteśmy, słuchajcie. Więc tutaj reasumując nią i tak samo rozważając tutaj te wszystkie, słuchajcie, słowa i ten cały kontekst z snem, który miałam też, słuchajcie, dzisiaj, po prostu to jest głowa mała, którą wam zaraz powiem. I też to Pana Boga pytałam, analizowałam i zawsze jak o kimś, mówię komuś o tym śnie, to zawsze dopiero mi się to wszystko jakby analizuje i dopiero wtedy dostaję takie jakby olśnienie. Powiem wam tak. 4 miesiące nam zostało do września, od tego 23, a dzisiaj 23 chyba jest właśnie, zostało 4 miesiące, nie mówcie, że zostało 4 miesiące, bo może teraz to naprawdę być, słuchajcie, w każdej chwili pochwycenie, w każdej chwili, słuchajcie, dlatego też nie na darmo Bóg dał mi sen, w którym pokazał, że byłam z moim mężem tutaj w domu i mieliśmy tam robić pewną po prostu sprawę, a to taka była nasza taka sprawa indywidualna, taka po prostu, tak, i ja chciałam po prostu zamknąć okna, no bo nie wszyscy muszą wiedzieć, co tu robimy, tak? To jest nasz dom, tutaj jeszcze nie mam do końca wszystkiego, bo nie mam wiadomo wszystkiego, więc nie mam filan, mam rolety, więc chciałam po prostu zamknąć tylko okna, bo są uchylone i zamknąć te po prostu rolety. Słuchajcie, ja podchodzę do tych okien, zamykam jedno okno, zamykam potem drugie okno, zamykam trzecie, dokładam rolety i ja patrzę, one dalej są otwarte. Dalej po prostu są otwarte. I zamykam znowu kolejny raz, patrzę, dalej są otwarte. Mówię, no co jest? Mówię do mojego męża, weź napraw te okna, bo o coś jest, chyba się zepsuły te okna, mówię. A wokół tego naszego tu powiedzmy domu, a tak było spokojnie, ludzie byli po prostu, tak jakby to był taki jakiś biwak, jakby tutaj, u mnie tu słuchajcie, jest dużo terenu na jakiś tam biwak i było ludzi dużo, którzy sobie tam jakby rozmawiali, sobie siedzieli. Słuchajcie, dla mnie Bóg pokazał mi ewidentnie ten sen. Po prostu bardzo, bardzo teraz mocno.
że pozamykaj swoje sprawy, bo to jest ten czas, to jest ten rok, w którym mamy już, jesteśmy w arce, to już jest ten rok, w którym jesteśmy już w arce i pozamykaj teraz swoje okna i wszystkie swoje sprawy, które masz niedokończone. Pozamykaj, aby nie było, że po prostu czegoś nie załatwiłeś, a później będziesz zdziwiony, że nie zostałeś wzięty, no bo czegoś nie załatwiłeś. Bóg naprawdę chce czyste osoby. I dlatego wiem, dlaczego ja miałam teraz jakiś taki etap, i to taka też pomoc Pana Boga, by pewne rzeczy uregulować, by pewne rzeczy zrobić z jakimiś osobami czy rzeczami i w ogóle. Powiem Wam, jestem w szoku, bo to się tak wszystko, słuchajcie, od tego gołąbka zaczęło. I to tylko 2 dni, słuchajcie, tak te puzzle się naprawdę, słuchajcie, układają. Więc dla mnie to jest coś pięknego, niesamowitego. No, słuchajcie, już był w arce, już jesteśmy w arce. Ale jeżeli nie załatwimy swoich teraz spraw, nie pójdziemy tam, gdzie nie wejdzie, nie zamkniemy tych okien. No bo teraz zobaczcie, będzie padało, coś by się działo, no to po prostu może nas zalać coś, tak? Więc jak ja nie mogłam zamknąć tego okna, to coś mam nie, jakby nie do, nie, nie, jakby niedokończone ogólnie miałam, bo dzisiaj to już załatwiłam, na tyle, ile mogłam to załatwić z mojej po prostu strony, bo czasami się nie da nic załatwić inaczej, gdy ktoś jest do ciebie inaczej ustosunkowany. I powiem wam tylko to, że po prostu naprawdę serce mam otwarte i Bóg to robi, że ja jestem w szoku, co się dzieje. I w każdej chwili, słuchajcie, może to być teraz już, w każdej chwili. Czuwajmy, bądźmy, bo teraz naprawdę Bóg teraz przyspieszy się teraz, tak jak mówiłam wcześniej, wszystko. Jest to naprawdę bardzo ważny filmik. Nie wiem, czy to wy to odczuwacie, tak jak ja to odczuwam, ale jeżeli ja widziałam, a co ostatnie, to jest to. Bóg ostatnio tutaj do mnie, jakieś ptaszki to pełno latały, u mnie ptaszki pełno latały. Później był u mnie też gołąbek na dachu. Ja wtedy wołałam, wtedy Pana Boga chwaliłam. Tutaj na dworzu chodziłam sobie po chodniku, tam to taki chodnik, taki krótki. Chodziłam, muzykę wzięłam, Pana Boga chwaliłam, śpiewałam i gołąbek, słuchajcie, siedział na dachu i po prostu on normalnie, słuchaj, i to był właśnie wtedy był taki szary gołąbek. Czyli zobaczcie tu sobie, czytając Noego nawet. Noe miał, był pierwszy gołąbek, którego wypuścił, on wrócił. Słuchajcie, pierwszy gołąbek był i wrócił. Drugi gołąbek, który wypuścił go, chyba wtedy on to był inny, bo już teraz nie pamiętam. Ale zaraz wam przeczytam. Noe otworzy wykonane przez siebie okno, wypuści przez nie kruka. A u mnie były takie małe właśnie ptaszki, podobne do kruków najpierw tutaj u mnie były. Później ptak wylatywał i wracał, póki nie ustąpiła ziemi woda. Następnie wypuścił również gołębicę. Chciał się przekonać, czy woda ustąpiła z pól. Gołębica jednak nie znalazła miejsca na spoczynek i wróciła z powrotem do arki. Woda wciąż pokrywała powierzchnię całej ziemi. Noe wyciągnął rękę, ujął gołębicę i wniósł ją do siebie, do arki. I tak właśnie było z tym gołąbkiem, który właśnie był na moim dachu. On siedział i tak, na mnie patrzył. Patrzył i prosto. I patrzył i prosto. Później dalej, wypuścił ją ponownie, tym razem pod wieczór gołębica przyniosła mu w dziobie świeżo zerwany liść oliwki. I teraz właśnie miałam tego gołąbka, którego widziałam, białego, czystego, że hej, bardzo czystego gołąbka. Więc teraz kolejna sytuacja będzie taka, że już będziemy tam. Ja w to wierzę, widzę, co się, słuchajcie, dzieje, jestem podekscytowana. Bardzo jestem podekscytowana tym, co się wydarzyło, ponieważ Bóg pokazał mi, że dom przeważnie to jest miejsce, gdzie czujesz się dobrze. Czujesz się w swoim domu dobrze i robisz rzeczy po prostu różnego rodzaju, które są dla ciebie indywidualne, które są dla ciebie intymne, które są dla ciebie po prostu twoją sprawą. I jeżeli nawet ktoś nie słucha, to ty to robisz to po prostu i tak. Więc powiem wam, ja jestem w szoku, co się dzieje. Czyli jak mówiłam, że chcę więcej o pochwyceniu, w 600 roku życia Noego wydarzył się potop, on już był w arce, teraz potem w tym roku 600. Pierwszym wyszedł w nowy początek, nowe życie, nowe wszystko, więc słuchajcie, jesteśmy już na pół. Nie mówię, że to będzie to. Ja wiem, że wierzę w to bardzo, że 2024 to jest ten rok i tutaj na to wszystko, słuchajcie, wskazuje. Patrząc na znaki, które widzicie, sorki, nie wiedziałam, które były wcześniej, bo dostałam dopiero tę informację dzisiaj, a pytałam Boga, i to jest niesamowite, pytałam Boga, Boże, jeżeli jesteśmy od kilku dni w tym 6000 roku, to w takim razie, który to już jest dzień? Który to jest dzień?
Widzicie, nie wiemy do końca, nie będziemy tego wiedzieć, bo wiadomo, nie znamy od początku jakby aż tak bardzo, jeżeli chodzi o dzień i dlatego nie wiemy miesiąca i dnia, ponieważ i nie będziemy tego wiedzieć, dlatego że nie znamy przybliżonego dnia powstania, słuchajcie, po prostu Ziemi. Ale ten czas, ten po znakach, te wszystkie rzeczy, słuchajcie, w szoku jestem, no. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie to jest składnie, dlatego tak wiele razy, a jeszcze wcześniej, zanim były te ptaszki i ten jeden gołąbek, który u mnie był, był rój pszczół. Pierwszy raz w życiu, gdzieś skądś leciał, nie wiem skąd, przyleciał na taki krzak, tam obok mnie taka działka kolejna jest tam, którzy tam będą się właśnie budować. I słuchajcie, i tam był rój pszczół po prostu. Był bardzo duży rój pszczół. I ja wiem, że te znaki, które są, ja ogólnie bardzo mało ich tak biorę, takich znaków, ale one cały czas mnie zastanawiały, cały czas o tym, słuchajcie, myślałam, no o co chodzi z tym ptaszkami, z tym gołąbkiem na dachu, z tym rojem pszczół, a tego, słuchajcie, wierzcie mi czy nie, wierzę, że to jest ten moment i bądźmy po prostu blisko Pana Boga. I ja też to odczuwam nawet, że kilka dni temu po tym całym 18, czy przed 18, 19 odczułam właśnie, że teraz będzie coś innego, że będzie coś, będzie inaczej. Nie wiem nawet jak to nazwać. I też to nie tylko ja to poczułam. Więc wierzę, że to jest ewidentnie już ten czas. Słuchajcie, to już jest ten czas. Ja jestem po prostu, słuchajcie, w szoku. Jestem po prostu w szoku. Także uzbrojmy się w cierpliwość. Może to są nasze ostatnie wakacje, może nie, ale wydaje mi się, wierzę, że tak będzie. Mówię to jakby z pełną świadomością, jeżeli tak nie będzie, to znaczy, że po prostu już będę chyba, nic nie będę w ogóle mówiła, ale tutaj mówię tak jak Wam, po prostu to wygląda z mojej perspektywy teraz, co się dzieje, bo zastanawiałam się, wolałam tylko na razie nie powiedzieć, jakby na razie zatrzymać dla siebie, ale teraz już chciałam to powiedzieć, bo po prostu zostałam do tego jakby przymuszona przez Ducha Świętego i przez tę sytuację, którą mam i tak samo przez ten sen, który czytałam z tego Noego, po prostu, słuchajcie mi to, ci ludzie, którzy siedzieli, którzy będą właśnie dalej biwakować, dalej będą nic nie widzieć, to widzicie, my zamykamy się w tym naszym miejscu, w tej naszej arce i to jest taka nasza też taka intymna sprawa, no bo słuchajcie, właśnie to, co tutaj ja miałam z tym moim mężem, że tak powiem, taką intymną sprawę, to jest tylko między mężem a żoną, słuchajcie. Nie chciałam tego mówić, ale teraz do mnie doszło, że ta twoja sprawa intymna z Bogiem, to jest twoja intymna relacja. Pilnuj tej relacji. Pilnuj tej relacji, tej intymności takiej właśnie. Tej takiej intymności takiej, słuchaj. Więc to jest dla mnie wow. Teraz jeszcze dodatkowo jeszcze po prostu jestem w szoku, co Bóg pokazuje. Twój małżonek to jest twoja intymna sprawa, jak ta relacja z Bogiem. To jest coś pięknego. Słuchajcie, widzimy się w niebie i Was serdecznie, słuchajcie, pozdrawiam. Niech się dzieje wola Boża, niech się wszystko dzieje jak Bóg chce. Bądźmy wierni w małym, bądźmy w tym wierni. Dalej pracując, dalej robiąc to, co mamy, ale bądźmy, głośmy Ewangelię i po prostu niech Bóg, słuchajcie, działa, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Także serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za wysłuchanie do końca, bo to był naprawdę bardzo ważny, że tak powiem, filmik dla mnie osobiście. Tu będę Wam dalej Was będę informowała, co Bóg dalej będzie mówił, bynajmniej tak, jak to pokazał mi w tym przyśnie i tak samo ze Słowem Bożym. Patrząc też na temat tego właśnie, co się dzieje tutaj, na temat tego Noego, bo też ludzie mówią, zobaczcie teraz, ile cały czas jest wszędzie, zwłaszcza w Polsce jest mnóstwo pożarów. Mnóstwo pożarów. A co robi smok? Chce pożreć. Chce pożreć ogniem zionie, bo już jest mu źle. Więc jak coś, to po prostu wody teraz wszędzie, słuchajcie, tak samo są zalewane, jak za czasów Noego. Wszędzie jest woda, potopy, nie potopy, a teraz to w ogóle podobno teraz ma być dużo takich tych wszystkich rzeczy. Więc jest coś na rzeczy. Noe. Bóg pokazuje nam, jak to wyglądało. Zobaczcie na początku samej Biblii. Także bądźcie zdrowi i bądźcie z Bogiem, słuchajcie, do usłyszenia. Oby już tam. Jejku, jakie to jest piękne! Słuchajcie! Także widzimy się, słuchajcie. I fakt, to jest prawda, bo też tutaj dostałam informację od koleżanki. Ktoś, pewien chłopak, napisał do mojej koleżanki, że po prostu ją przeprasza. Czyli coś zaczyna się, słuchajcie, dziać. Zaczyna coś dochodzić do ludzi, że coś muszą zmienić po prostu, tak? I ja też to czuję, bo też mam dużo, wiadomo, zmiany.
Także powiem wam, no, że naprawdę w szoku jestem. Napiszcie pod komentarzem ewidentnie, co o tym myślicie, bo ja jestem po prostu tak uradowana, że to jest głowa mała, po prostu szok, szok, co się dzieje, słuchajcie, szok, szok, szok. Także dobra, do usłyszenia. Do usłyszenia, pa, z Bogiem.